Siemano. Sobie sprawdzimy jedną rzecz. Jest. Power Color Radeon HD 5779 GB. Jest. Karta Power Color Radeon HD 5771 GB DDR5 AMD. Dobrze. Teraz wam pokażę. Zobaczcie. Dostałem takiego pacjenta. Dziś jest dzisiaj po wymianie paski termoprzewodzącej na nową. Jeszcze powiem, że zostanie mi tutaj do wymiany ten termopad, który znajduje się pod spodem. Mamy tutaj 6-tyczkowe rzęsy zasilania do karty, a także standard. Jeden port HDMI, drugi VGA i trzeci DVI. No. Nie wiem, jak ta karta z wydajnością, bo ja tylko sprawdziłem, że odpala, wyświetla obraz. Jest na razie wszystko dobrze, nie ma artefaktów i tak dalej, ale jest w stanie świetnym, co do tej pory zrobiłem, to umyłem alkoholem, czyli wódką zwykłą, gorzałą z butelki, wyczarowałem sokiem do zębów, złożyłem, nałożyłem świeżą paskę termoprzewodzącą i karta pracuje, działa i nic jej nie dolega. Jak widzicie, czasem ciekawe perełki się trafiają. No, to by było na tyle. Trzymajcie się, na razie. Piorun Elektryk pozdrawia z YouTube'a.